porządku. Za ile będziesz w domu? O, to zdążymy zjeść wspólny obiad. Wspaniale. No tak, to zrozumiałe. Mam tylko nadzieję, że... Ile mamy czasu na zabawę? Skarbie. Ile mamy czasu na zabawę? Skarbie. Kochanie? Kochanie, jesteś tam? Nie radzę mu powiedzieć. Tak, jestem tutaj. Czy coś się stało? Mam przyjechać wcześniej? Nie. To znaczy, bo obiad nie jest jeszcze gotowy. Brak mi składników. Muszę kończyć. Co? Ale... Mądra decyzja. Czego tu chcesz? No nie wiem. A powinnam czegoś chcieć? Szuka cię policja. Jeśli dowiedzą się o tym, że tu jesteś... Nikt się nie dowie. Już ty tego dobrze dopilnujesz. Ja? Niby dlaczego miałabym ci pomagać? Uciekłaś z psychiatryka. Jesteś niebezpieczna i... Och, kochanienka. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Twoje zadanie jest proste. Odpuścisz sobie dalsze poszukiwania. Sprowadzisz psy na zły trop. No i przede wszystkim skołujesz mi trochę kasy. A co jeśli odmówię? Naprawdę chcesz prowokować mnie, gdy mam nóż przystawiony do twojego gardła? Niezbyt to rozsądne. Jestem ci potrzebna, więc mnie nie zabijesz. Ha! Mogłabym załatwić to wszystko sama. Ale lubię widzieć strach w twoich wielkich oczach. Nie boję się ciebie. A powinnaś. Niby dlaczego? Ujmę to tak. Nie tylko tobie się oberwie za nieposłuszeństwo. Mój mąż jest silniejszy od ciebie. Poradzi sobie z tobą. Och, kochana. Ale ja wcale nie mówiłam o nim. Więc o kim? Miałam na myśli małą, bezbronną istotkę, którą nosisz aktualnie pod sercem. Co? Skąd niby o tym wiesz? Och, kochaniutka. Ja wiem wszystko. Dlatego bądź grzeczną dziewczynką. Teraz to ja tutaj rządzę. Ja jestem wszędzie i widzę wszystko. No i każdego. O ucieczce też bym raczej nie myślała. Bo cię znajdę i zabiję całą twoją nic niewartą rodzinę. Bo wybijam was wszystkich po kolei jak psy. Ale ciebie zostawię sobie na sam koniec. To co? Bawimy się dalej?
Zgodnie z naszą umową, to dla ciebie. Dzięki. Miło robić z tobą interesy. Co to miało być? Ale co? No jak to co? Dlaczego dałaś mu tyle pieniędzy? Szantażuje cię? Nie no, coś, ty zwariowałaś? Po prostu wyświadczył mi pewną bardzo ważną przysługę. Tu Charlie. Odzwoń do mnie. Hej, Anty. To znowu ja. Nie odbierasz ode mnie cały dzień. Jesteś na mnie zły? Odzwoń, proszę. Anty, martwię się. W szkole też cię dzisiaj nie było. Proszę, odzwoń do mnie. Napisz cokolwiek. Wierzę, że naprawdę to robię.